you know it don't stop. Grind around that clock. Mastermind of my second album, my first album just dropped. Scored a touchdown on my first down, niggas thought I was gonna fly. Znajdujemy się w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, na którym znajdujemy się na hali, na której odbyła się profesjonalna liga MMA numer 3. Profesjonalna liga MMA ma za zadanie promowanie zawodników, którzy wybijają się na arenie amatorskiej, w amatorskiej lidze MMA. Myślę, że impreza udana, niektóre walki, no szkoda niektórych walk, bo myślałem, że inaczej się zakończą, ale ogólnie jestem zadowolony. Klatce, jak tutaj mamy, głównie polega na tym, żeby nie dopuścić do tego, żeby zawodnikowi stała się jakaś krzywda. Wiadomo, jeżeli są duszenia, ktoś może przysłowiowo odpłynąć. Przy dźwigniach na rękę może mieć złamaną rękę. Przy ciężkich nokautach może to się skończyć naprawdę ciężkim kalectwem, więc praca sędziego polega na tym, żeby w porę przerwać, jeżeli coś się dzieje nie tak. Był to wysoki poziom, byli to zawodnicy, którzy naprawdę na arenie amatorskiej osiągają dobre wyniki. Niektórzy mieli debiut profesjonalny, aczkolwiek w amatorskich zawodach stoczyli już dużo walk, tak na przykład jak mój przeciwnik, była jego to pierwsza walka w MMA, ale miał bogato doświadczenie w innych sportach walki, tak jak boks, kickboxing. Ogólnie jestem zadowolony. A dlaczego w Białej chciałeś zorganizować coś takiego? Chciałem zorganizować galę MMA w Białej z tego powodu, żeby pokazać ludziom, czym jest MMA, przybliżyć ich, ponieważ niektórzy myślą, że jest to takie mordobicie, że są to chuligani, a tak naprawdę są to, jest to normalny sport, który wydaje się, że jest niebezpieczny, aczkolwiek jest na przykład mniej niebezpieczny dla zdrowia niż boks. Przeciwnik był wicemistrzem Europy w kickboxingu, dwukrotnym wicemistrzem Polski w boksie i mistrzem Polski w boksie. Wydawało mi się, że jest trudny, no, udało mi się. A twoje osiągnięcia? Moje osiągnięcia? No, udało mi się wygrać kilka edycji Almy. Rekord zawodowy na chwilę obecną jest 2-2. Biłem się w najlepiej obstawionym turnieju w wadze piórkowej na Quest Arenie dwójce. Ostatnio walczyłem w Andrychowie, gdzie udało mi się dojść do finału i finał będzie rozgrany na dużej gali w grudniu. Tak więc no, coś tam jest. Według mnie poziom był bardzo dobry, naprawdę chłopaki walczyli bardzo, bardzo dobrze. Wiadomo, ktoś musi w tym sporcie przegrać.
nie zawsze przegrywa słabszy, nie zawsze wygrywa lepszy, ale poziom był bardzo wysoki i walki na pewno były atrakcyjne dla kibiców. Jest to sport walki, w którym wykorzystywane są wszelkie techniki uderzane i ręką, i nogą, walka w klinczu, obalenia, walka na ziemi, pozycje, dźwignie, duszenia. Tak więc taki MMA jest to sport przyszłości, jeżeli chodzi o sport walki. Czy często zdarzają się takie naprawdę ciężkie przypadki nokautu? Zdarzają się, chociaż tutaj widzieliśmy, że się zdarzają, więc nigdy nie wiadomo. Tutaj nawet zdarzył się podczas chyba w zasadzie pierwszych 5 sekund walki, więc czujnym trzeba być od początku do końca, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Zaliczyłeś udany debiut, profesjonalny. Tak, wydaje mi się, że udany. Jak byś ocenił tą twoją walkę? Dość ciężka, fizycznie. I jak sobie poradziłeś z przeciwnikiem? Mogłem w parterze z nim. Oceniłem go, że ma słaby parter i zdecydowanie wolałem walczyć w parterze z nim. Jak dalsze twoje plany, jeżeli chodzi o zawodowe MMA? Myślę, że się rozwiną. Powiedz jeszcze, czy MMA to kontuzjogenny sport? Myślę, że mniej niż piłka nożna. A jak byś zachęcił innych ludzi do trenowania? Przede wszystkim MMA jest to połączenie różnych sztuk walki, które prowadzą do ogólnego rozwinięcia organizmu, poprawienia tężyzny fizycznej, tak samo i wydolności organizmu. Myślę, że każdy, kto trenuje, poczułby się zdecydowanie lepiej. A jak się twoja historia z MMA zaczęła? Moja historia z MMA zaczęła się razem z Łukaszem Grochowskim. Praktycznie razem zaczynaliśmy trenować i do tej pory trenujemy razem. Chciałbym robić galę MMA w Białej Podlaskiej 2 razy do roku. Wiąże się to ze sponsorami oczywiście. No, na tą galę nie było ich za wielu może, ale jakoś udało mi się to wszystko zorganizować. Mam nadzieję, że po tej gali pojawią się nowi sponsorzy i będzie łatwiej.